Dzień dobry. W dzisiejszym filmie opowiem o warunkach przyznawania pomocy w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych. Nabór wniosków o pomoc dla tego działania rozpoczyna się 21 czerwca 2021 roku. W jego ramach będzie można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący wszystkich obszarów wsparcia, czyli od A do D i nawadniania w gospodarstwie. W ramach obszaru A, rozwój produkcji prosiąt, można otrzymać maksymalnie 900 tysięcy złotych dofinansowania. W przypadku obszaru B, czyli rozwoju produkcji mleka krowiego oraz obszaru C, związanego z rozwojem produkcji bydła mięsnego, wsparcie przyznawane jest w wysokości 500 tysięcy złotych. Obszar D, związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, gwarantuje kwotę wsparcia do 500 tysięcy złotych. Tu należy jednak pamiętać, że w przypadku inwestycji, które nie związane są bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich, maksymalna wysokość wsparcia to 200 tysięcy złotych. Wyżej wymienione dofinansowanie odnosi się do wsparcia w całym okresie PROW 2014-20 dla gospodarstwa, co oznacza, że limitów wsparcia nie można łączyć w poszczególnych obszarach. O pomoc w ramach tego działania mogą ubiegać się rolnicy jako osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego czy wspólnicy w spółki cywilnej, którzy spełnili m.in. warunek wielkości ekonomicznej gospodarstwa. W przypadku operacji w obszarze A wielkość ekonomiczna nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 250 tysięcy euro. Wielkość ekonomiczna w obszarze B, C i D powinna zawierać się w przedziale od 13 tysięcy euro do 200 tysięcy euro. Inna sytuacja może występować w przypadku osób wspólnie wnioskujących o pomoc, gdzie wielkość ekonomiczna poszczególnych gospodarstw może być mniejsza niż 13 tysięcy euro. Warunkiem takiej sytuacji jest spełnienie pewnych kryteriów, takich jak suma wielkości ekonomicznych wszystkich gospodarstw wnioskujących, która musi wynosić co najmniej 15 tysięcy euro. Drugim kryterium, które musi zostać spełnione, jest uzyskanie w wyniku realizacji operacji 13 tysięcy euro wielkości ekonomicznej każdego z gospodarstw wspólnie wnioskujących. Kolejnym ważnym aspektem w przypadku ubiegania się o pomoc jest posiadanie numeru identyfikacyjnego oraz posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara i nie więcej niż 300 hektarów. Ważną kwestią jest również udokumentowanie prowadzonej działalności rolniczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Pomoc przyznawana jest w formie dofinansowania związanego z poniesionymi kosztami na realizowane inwestycje. Poziom dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku młodego rolnika lub osób wspólnie wnioskujących wynosi 60%. W tym samym terminie będzie również prowadzony nabór na działanie Modernizacja Gospodarstw Rolnych w obszarze nawodnienia. Maksymalna kwota pomocy to 100 tysięcy złotych i nie jest ona łączona z limitami z obszaru AD. Pomoc może zostać przyznana na inwestycje związane z wykonaniem nowego nawodnienia, ulepszeniem istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszeniem instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Jeśli chodzi o kryteria, które kwalifikują do ubiegania się o przyznanie wsparcia, to są one takie same jak w obszarze AD. Istotną różnicą jest jednak to, że przyznawanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Brak jest również konieczności wykazania wzrostu GVA w gospodarstwie. W tym przypadku nie istnieje również możliwość złożenia wniosku przez osoby wspólnie wnioskujące. Szczegółowych informacji dotyczących tego działania oraz pomoc w uzupełnianiu niezbędnej dokumentacji udzielają nasi doradcy w Modliszewicach i Sandomierzu oraz w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego w całym województwie świętokrzyskim. Kontakt do nich oraz wiele innych cennych informacji branżowych znaleźć można na naszej stronie internetowej www.sodr.pl. Zachęcamy również do subskrypcji naszego kanału oraz śledzenia naszych kolejnych materiałów wideo. Dziękuję Państwu.